Stanisław Lem ma tak bogaty dorobek, że można by nim spokojnie obdzielić kilku różnych pisarzy. Każdy by pisał wtedy w zupełnie innym stylu, uprawiał inny rodzaj literatury, a jednak każdy byłby wybitny. Ta wielość doprowadziła amerykańskiego pisarza Philipa Dicka do napisania słynnego donosu do FBI w 1974 roku, że taka osoba jak Lem nie istnieje, że on nawet miał całkiem sensowną argumentację, że w ogóle to nazwisko brzmi jak jakiś typowy komunistyczny skrót, prawda? Lenin, Engels, Marx, to nawet jakoś tak tutaj pasuje, więc nie ma żadnego Lema. Jest komitet złożony z jakichś wybitnych sowieckich intelektualistów, którego zadaniem jest infiltracja amerykańskiej popkultury. Bardzo rozsądna argumentacja. No, nawet sam ilekroć się z tym stykam, to mam ochotę w to uwierzyć. Chociaż niby spotkałem Lema, ale może to był aktor wynajęty przez ten komitet do odgrywania roli Lema. No właśnie tak można argumentować w nieskończoność. Faktem jest, że rzeczywiście to było tak, jakby to było kilku różnych pisarzy, z których najwięcej światowej sławy bez wątpienia zyskał autor poważnych książek science fiction, pełnych refleksji filozoficznej, naukowej, na serio próbujących przewidzieć, jak będzie wyglądała kosmiczna przyszłość. No i tutaj największym bestsellerem z całą pewnością jest Solaris, przetłumaczona na mnóstwo języków, przepraszam, teraz nie pamiętam na ile, sfilmowana między innymi przez Stevena Soderberga, przez Andrija Tarkowskiego, no tam są same gwiazdy, nagrody i tak dalej. Państwo pewnie to znają, ale jeśli nie znacie, no to bardzo wam tego zazdroszczę, bo w tej powieści jest jeden z najsłynniejszych, powiem od razu, najwybitniejszy zwrot akcji w całym gatunku science fiction. Bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy jeszcze tego nie znają, więc dla nich ten zwrot akcji będzie zaskakujący, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zna, no to proponuję w ogóle nie kontynuować już tego wykładu, rozłączyć się, żegnam, do widzenia, proszę przeczytać książkę, proszę obejrzeć film i dać się ponieść temu zaskoczeniu. No ja to czytam już teraz po raz kilkudziesiąty, to już mnie tak nie zaskakuje jak pierwszy raz, kiedy byłem chłopcem, więc wiem, że to jest wspaniałe uczucie, więc raz jeszcze bardzo Państwu zazdroszczę i polecam. Natomiast Lem, teraz kiedy czytałem jego korespondencję, kiedy śledzę jego życie, okazało się, że pisał tę książkę z bólem, niechętnie, pisał o niej swoim przyjaciołom słowami, które mnie naprawdę zaskakują. Między innymi użył takiego określenia: moja solaryjska Franca. I tak w ogóle, jak się okazuje, pisał większość tych książek na serio. Tych, które przyniosły najwięcej sławy, on je pisał z największym bólem. Najbardziej mu się to nie podobało, nie miał natchnienia. Przeważnie w praktyce pisał je dlatego, że inaczej musiałby zwrócić zaliczkę. Niby bardzo przyziemna motywacja, ale w gruncie rzeczy Dostojewski właściwie przez całe życie nie znał innej, więc wygląda na to, że tak powstają najwybitniejsze arcydzieła literatury. No i na razie tyle o Lemie. Poważnym fantaście jest zupełnie inny Lem. Lem fantasta niepoważny, piszący książki będące parodią gatunku, pastiszem, fantastyką humorystyczną. I ten Lem pisał z radością w ogóle. To po prostu muza przyfruwała do niego, podrzucała mu pomysł i on to wystukiwał w kilka nocy. I wtedy przyjaciele obserwujące zachowanie mówili, że nie poznają swojego kolegi, który zazwyczaj tak pisze, z takim bólem narzeka, skarży się, że nie ma natchnienia, że musi to wszystko pisać, jakie to jest głupie, jak go to nudzi, a tutaj właśnie pisali, że śmieje się z tych swoich dowcipów, właśnie zachwycony, napisał wszystko w kilka wieczorów, czytając nam je na głos. No i to jest właśnie ten zupełnie inny Lem humorysta i ten prawdziwy Lem, albo aktor udający Stanisława Lema, gdy jego pytali o to, dziennikarze czy lemolodzy, akademicy, jak Stanisław Bereś, jeden z najwybitniejszych tutaj znawców, to kiedy jego pytano o to, jaką książkę w swoim dorobku sam uważa za najwybitniejszą, to wskazywał Cyberiadę. To jest bardzo interesujący żart literacki, bardzo wyrafinowany, bo całość się dzieje w jakimś takim robotycznym średniowieczu. Napisane to jest językiem starorobocim, który jest wariantem języka niby to staropolskiego, ale w którym jakimś cudem są określenia na takie słowa jak statek kosmiczny, miotacz laserowy albo robot. No bo bohaterowie są robotami, które zarazem zawodowo zajmują się konstruowaniem robotów i mózgów elektronowych i obaj są bardzo wybitnymi tymi konstruktorami, najwybitniejszymi być może w galaktyce. Każdy z nich tak uważa o sobie, ale nie o tym drugim, bo niby są przyjaciółmi, ale na przykład Trurl zwłaszcza, jest ich dwóch, Trurl i Klapałców, i Trurl lubi dodawać, mówiąc o Klapałciuszu, przedstawiając go jako przyjaciela, to lubi dodać przy tym mój przyjaciel tak zwany, bo
To jest przyjaźń pełna rywalizacji, pełna wzajemnych złośliwości. Mają też zupełnie inne podejście filozoficzne. Trull jest optymistą, uważa, że wszystko się da rozwiązać jakąś odpowiednią maszyną. Klapałcy już zawsze lubi zadać takie pytanie, a co będzie, jak coś pójdzie źle, którego Trull nigdy nie zadaje, więc w końcu coś idzie źle oczywiście, jak to zwykle bywa. No, te żarty chwilami są bardzo wzniosłe, a chwilami to jest takie coś w rodzaju intelektualnego slapsticku. To jest, znaczy tam są bardzo zabawne gry słów. Oczywiście w związku z tym to różnie wypada w różnych językach. Nie wiem, jak w Państwa języku to wygląda, ale jako przykład tego, jak trudno jest to tłumaczyć, użyję takiego zadania, które Klapałc już postawił elektronicznemu poecie zbudowanemu przez Trulla. To była maszyna, która mogła napisać wiersz na dowolny temat, więc Klapałc już wymyślał coraz dziwniejsze zadania tej maszynie, która oczywiście każdemu z nim sprostała. No jedno z tych zadań brzmiało tak. Klapałc już zażądał, żeby maszyna napisała wiersz o cyberotyce, żeby tam było najwyżej 6 linijek, a w nich o miłości i o zdradzie i o muzyce, o murzynach, o wyższych sferach, o nieszczęściu, o kazirodztwie, do rymu i żeby wszystkie słowa były na literę C. Nie będę Państwu czytał samego tego wiersza. Oczywiście nie trudno się domyślić, że w różnych językach, nie we wszystkich językach to zadanie da się w ogóle spełnić, ale dobra wiadomość jest taka, że istnieje angielski przekład Michaela Candla, który jest powszechnie uważany za kongenialny. Tak uważał również sam Lem, więc Candle z tego wybrnął. Jest znakomity angielski przekład tego wiersza, aczkolwiek żeby w ogóle móc to zrobić, Candle musiał zmienić jeden warunek, że wszystko jest na literę S, a nie na literę C. No jest o tym taka anegdota, którą mi opowiadał, że urządzono w Polsce zjazd tłumaczy Lema jeszcze za życia mistrza. No i kolejni tłumacze właśnie musieli opowiedzieć, jak wybrnęli konkretnie z tego zadania, jak sobie poradzili z tym wierszem. No i wstawali i mówili, no i Kandel właśnie mówi, że trochę się tego wstydził, że musiał zmienić tą literę, to już nie jest takie idealne tłumaczenie. No ale powiedział właśnie, że w języku angielskim jest po prostu za mało dobrych słów zaczynających się na C. No ale po nim stał tłumacz japoński i tłumacz japoński mówi, u nas w ogóle nie ma pierwszej litery w waszym rozumieniu. Więc w różnych językach jest z tym różnie. Nie wiem, jak jest u Państwa, ale w najgorszym wypadku możecie, mam nadzieję, sięgnąć przynajmniej po przekład angielski. Natomiast Cyberiadę warto czytać nie tylko dla tych dowcipów. Ona ma pewne przesłanie, które jest ponadczasowe, było bardzo ważne w czasach Lema, w czasach, kiedy to pisał, ale jest strasznie ważne również w naszych. Bowiem przy tych wszystkich żartach Cyberiada jednocześnie jest bardzo grubo szczytą, bardzo grubą aluzją polityczną. Ponieważ zazwyczaj jakoś tak się składa w tym robocim średniowieczu, że ci królowie, którzy to zazwyczaj oni zamawiają od Trulla i Klapałciusza różne jakieś machiny, no ci królowie są tyranami, posługują się tajną policją polityczną, mają podsłuchy, mają cenzurę. Właściwie bardzo wyraźnie widać, kogo konkretnie Lem tu miał na myśli i to wszystko razem jest no, żartobliwa, ale smutna, ale zazwyczaj z optymistycznym zakończeniem opowieść o intelektualistach w ustroju totalitarnym, którzy no, wszystko, co mają wobec tej tajnej policji, wobec tej potęgi, wobec aparatu przymusu, to mają tylko tą swoją inteligencję, swoje poczucie humoru, swoją wiedzę, swoje książki, ale więc z jednej strony są bezradni, ale z drugiej strony tam jest zawsze taka optymistyczna puenta, że jednak pozornie w beznadziejnej sytuacji jednak potrafią przy pomocy tych swoich intelektualnych forteli wygrać z tą złą władzą. I dla mnie osobiście no, byłem tym zachwycony, kiedy zobaczyłem w Polsce upadek komunizmu, bo wydawało mi się, że właśnie Cyberiada się po prostu wydarzyła na moich oczach po prostu, że opozycja demokratyczna pozornie bezradna, bezbronna jednak wygrała. No i w dzisiejszych czasach jednak jesteśmy jakoś w podobnej sytuacji, to znaczy mamy takie, zadajemy sobie podobne pytania. No nie wiem znowu, jakie są Państwa w kraju, ale no w różnych krajach sobie zadajemy to pytanie teraz, co ma zrobić człowiek, kiedy jego władza wyrodnieje w tyranie? I co ma zrobić lekarz, prawnik, sędzia, policjant, nauczyciel, wykładowca, akademicki, dziennikarz? Co ma robić, kiedy czuje, że te naciski cenzorskie czy jakieś inne formy wpływania na niego no, uniemożliwiają mu rzetelne prowadzenie tego zawodu zgodnie z regułami sztuki? To jest pytanie, które sobie przez prawie każdym opowiadaniu przed nim stają Trull
i klapaucjusz. No i jest taka jedna porada, która wychodzi z cyberiady, także może nie wiem, czy u Państwa w kraju się zastosuje, ale w naszym, kurczę, wydaje mi się, że to jest całkiem na miejscu. Otóż trul i klapaucjusz, jak już mówiłem na początku, wszystkim się różnią w filozofii. Znaczy są, po prostu mają zupełnie inne podejście do życia, zupełnie inną wizję świata. Zaciekle się kłócą. Nie są jednością w takim znaczeniu, żeby mówili jednym głosem. Mówią zupełnie innym, ale ilekroć jakiś tyran im daje taką sytuację, a zdumiewająco często stają przed takim wyborem, że jeden z was przeżyje, jeżeli zdradzi przyjaciela. To znaczy, że jeden z was wyjdzie cały z jakiejś opresji, którą na nich zastawili ci tyrani. Najprostsza opresja oczywiście zazwyczaj na nich pułapka, w jaką ich wciągają ci tyrani, no po prostu polega na tym, że oni nie chcą im zapłacić za wykonaną usługę. No bo właściwie po co płacić za usługę, jeżeli można kogoś po prostu wtrącić do lochu, prawda? To jest bardzo... Tyran, no, z definicji, skoro jest tyranem, może robić takie rzeczy. No więc trul i klapałcu zawsze na taką ofertę mówią nie. Albo wyjdziemy z tego obaj, albo żaden. Albo obaj zginiemy. Więc trul i klapałcu są po prostu, no przepraszam, że użyję tego słowa, ale solidarni wobec jednego i drugiego. I to jest całkiem interesujące, moim zdaniem, przesłanie na dzisiejsze czasy właśnie. Jak się zachowywać w obliczu tyranii. Nie ma co udawać, że jesteśmy jednością jako na przykład opozycja, no bo nie jesteśmy. Ale to nie znaczy, że właśnie nie możemy być wobec siebie solidarni. Tak przynajmniej ja bym zrozumiał to przesłanie, ale no polecam lekturę. Więc jak Państwo widzą, ten Lem fantasta, Lem ironista, Lem humorysta, też jednak nie uciekał od bardzo poważnych tematów. Tam centralnym takim tematem również w tych jego satyrycznych opowiadaniach jest wolność jednostki. Są takie bardzo, bardzo tutaj poważne zagadnienia. No i wygląda na to, że wśród wszystkich pisarzy bloku komunistycznego Lem był pierwszym, który wpadł zaraz po śmierci Stalina, zaraz po odwilży na taki pomysł, w jaki sposób pisarz może przechytrzyć cenzora. Właściwie to nie było przechytrzenie, no bo cenzura po prostu zmieniła już wtedy zasady działania, ale właściwie to zrobił w jednej ze swoich powieści jeszcze pisanych na serio pod tym Eden, w której ziemscy astronauci rozbijają się na jakiejś planecie, na której badają tą cywilizację, no i okazuje się, że ta cywilizacja to jest jakiś taki holokaust pomieszany z gułagiem. Tam przeprowadzono jakiś eksperyment społeczny mający stworzyć doskonałe społeczeństwo, doskonały ustrój, no i to właśnie zwyrodniało w tyranie, tylko tym razem już na serio. Tam nie ma takich wyrafinowanych żartów, natomiast jak ktoś zna wojenne przeżycia Lema okupacyjne, to tam okazuje się, że tam jest bardzo dużo szczegółów, bardzo przypominających wojenny Lwów na tej obcej planecie. No i oczywiście no, przede wszystkim mamy tam coś, co no, niepokojąco no, przypomina oczywiście zbrodnie Hitlera, ale także zbrodnie Stalina, rzeczy, o których mówić wprost nie było wolno w komunistycznej Polsce, nawet w okresie odwilży, bo niby potępiono tego Stalina, ale no, nie można było mówić, że cały ten ustrój po prostu od samego początku jest oparty na niezbyt udanym pomyśleniu, niezbyt udanych założeniach. I Lem odkrył, że wystarczy to wszystko myśleć na innej planecie. I wtedy cenzor nagle znajduje się w sytuacji, w której nawet jak on zobaczy tą aluzję, to w jego dobrze pojętym interesie jest to, żeby udawać, że jej nie zauważył. No bo jak to będzie dalej wyglądało, że ten cenzor powie, ja tu widzę, że ta tyrania na tej obcej planecie to jest aluzja wobec naszego świetlnego ustroju. No to pisarz wtedy odpowie, no jak to, towarzyszu cenzorze? Ten zwyrodniały tyran, okrutnik przypomina wam naszego pierwszego sekretarza, a ten nieudany eksperyment społeczny kojarzy się wam z naszym ustrojem. Towarzyszu cenzorze, ja nie wiem, czy wam się znudziło wasze stanowisko? Ja nie wiem, czy ja tego nie powinienem zgłosić gdzieś wyżej. Prawda? No, oczywiście trochę teraz żartuję, nie, ale właśnie całkiem serio tak to wyglądało. To znaczy Lem był, wygląda na to, że pierwszym, który to zrobił, pierwszym, o którym mi wiadomo, i również na przykład rosyjscy pisarze, którzy go uwielbiali, tacy jak bracia Strugacy, no też jak się czyta ich korespondencję, to doceniają ten przełom, jaki wniósł Eden. Później oczywiście robili to również oni, również inni pisarze, ale Lem jako pierwszy zauważył właśnie, że fantastyka jest znakomitym wehikułem krytyki społecznej. A ponieważ wybitna literatura zawsze powinna wykraczać poza swoje czasy, to te rozważania Lema na temat właśnie ustrojów totalitarnych były no,
są zdumiewająco aktualne również dzisiaj, kiedy są inne wyzwania, inne zagrożenia dla wolności, ale jednak no, pewne sprawy są ponadczasowe wśród robotów, wśród ludzi w latach 60. XX wieku, w latach 20. XXI wieku. Więc do dzisiaj moim zdaniem to zwłaszcza te rozważania się wcale nie zestarzały. No ale płynnie w ten sposób przechodzę już do kolejnego Lema, zupełnie innego pisarza. Pisarza, którym też był bardzo dumny tutaj ze swoich dokonań, ale to były zupełnie inne dokonania, czyli do eseisty, do pisarza non-fiction. Bo wygląda na to, że najbardziej na świecie Lem chciał napisać taką książkę, jaką teraz napisał na przykład Tim Snyder, czyli książkę o tyranii. To był dla niego najciekawszy, najważniejszy centralny punkt. No oczywiście nie mógł ich napisać, więc umieszczał te swoje eseje różnym swoim takim bohaterom i też na fali odwilży stalinowskiej napisał książkę pod tytułem Dialogi, która no z jednej strony jest fabularna, fabularyzowana, bo jest to dialog między jakimiś dwoma kosmitami gdzieś na jakiejś innej planecie, ale jest to bardzo silnie wystylizowane na dialogi Berkeleya albo dialogi Platona, na taki, więc właściwie to jest filozoficzne, to jest, czy to jest esej, czy to jest powieść, to właśnie to jest temat na doktorat. Nie będę tutaj to w tej chwili wnikał. Moim zdaniem to jest dużo bliższe jednak eseju, to jest raczej non-fiction. No i ci nasi dwaj filozofowie, którzy są kosmitami, tam jednak jeden drugiemu bardzo przekonująco właśnie tłumaczy, że tyrania jest ustrojem cybernetycznie niestabilnym, tak bym podsumował te jego wywody. Lem to pisał w okresie, w którym miał taką fazę jeszcze młodzieńczej fascynacji cybernetyką. Wydawało mu się, że cybernetyka będzie nauką, która zastąpi wszystkie inne nauki. Później sam doszedł do wniosku, że to jest niemożliwe. Co jakiś czas pojawia się taka nadzieja, że jakaś nauka ścisła zastąpi w ogóle wszystkie nauki humanistyczne, bo w gruncie rzeczy rzeczywiście, no można tak cybernetycznie spojrzymy na tam psychologię, socjologię, historię, no to okaże się, że psychologię można powiedzieć, że wszystkie pytania psychologiczne są pytania dotyczące przetwarzania sygnałów i zarządzania, czyli tego, czym się zajmuje cybernetyka. Tylko jak głębiej poskrobiemy, to się okazuje jednak w sumie tautologią i potem i tak mamy pytanie, ale jak są przetwarzane te sygnały, przez kogo, po co i jak to działa, więc wracamy w ogóle do tradycyjnej psychologii. Lem to też zauważył, że to była naiwna nadzieja, wycofał się z tego i książka, którą zaczął pisać jako kontynuację dialogów, początkowo w ogóle też miała mieć tą formę, że to też ma być rozmowa między dwoma filozofami, wycofał się z tego, napisał ją wprost. To jest Suma technologie i to jest kolejna książka, z której Lem jest najbardziej dumny. Na wiele języków jej w ogóle nie przetłumaczono nigdy, na czym ubolewam o tyle, że to była pierwsza polska książka futurologiczna, tylko wtedy jeszcze w języku polskim nawet nie było tego słowa, więc księgarze, wydawcy, bibliotekarze początkowo w ogóle nie wiedzieli, co z tym zrobić, jak to naprawdę w ustroju komunistycznym było coś w rodzaju reklamy, jeśli chodzi o książki, bo jednak były jakieś targi, były jakieś księgarnie, w tych księgarniach były działy, były półki, no i gdzie to postawić? Stawiano to zazwyczaj jednak na półkach z fantastyką, co nie ma sensu, bo to jest po prostu esej, a nie fantastyka. No i to jest esej na temat wyzwań czekających następne pokolenia, a więc już nasze. Tam są rozważania, tam Lem no jako właśnie pierwszy polski myśliciel, pierwszy polski eseista zauważył, że jeszcze no nie za życia jego pokolenia, ale następnych, ludzkość stanie w obliczu na przykład takich pytań jak no to, co dzisiaj nazywam osobliwością na przykład, czyli że prawdopodobnie stworzymy maszyny, które już będą tak działały, że nie będziemy rozumieli, jak one działają, to znaczy sztuczną inteligencję, która nie to nawet, że wyrwie nam się spod kontroli, po prostu zacznie działać, kierować się własnymi regułami. Albo na przykład zastaniemy przed tym, co dzisiaj nazywamy transhumanizmem. To znaczy, że pojawią się możliwości modyfikowania ludzkich organizmów albo przez modyfikacje genetyczne, albo przez modyfikacje cybernetyczne, przez wstawianie jakichś implantów. No i czy będziemy mogli pokochać nasze udoskonalone dzieci, skoro one już będą należały do jakiegoś innego gatunku? Tam też Lem rozważał nanotechnologię, no, rozważał nawet gry komputerowe, zanim w ogóle jakakolwiek powstała. Ubolewam bardzo na tym, że ta książka się nie przyjęła, że no, napisał ją po polsku, wyszła w Krakowie w roku 1964. Gdyby wyszła po angielsku w Nowym Jorku, no to w ogóle Lema uważalibyśmy za najwybitniejszego myśliciela XX wieku, już tylko za nią w ogóle, wszystkich innych mógłby nie napisać, po prostu byłby no, po prostu najwybitniejszym futurologiem, ale on nawet nie wiedział, że jest futurologiem, kiedy ją pisał. Dla niego na początku to miała być książka o popularyzacji cybernetyki.
No i gdyby ona się przyjęła, to przyjęłoby się tak dużo fajniejszych słów na przykład rzeczywistość wirtualna, jakie to jest okropne określenie. Natomiast Lem miał na to takie ładne słowo fantomatyka. No i dlaczego to się nie przyjęło? No bo on to napisał po polsku. Więc teraz oczywiście nawet jak przełożyć to na angielski, to już tak trochę jest za późno, no bo to już nie są wyzwania, znaczy Lem o tym pisał, są wyzwania, które przyjdą za 60 lat, no przyszły. Więc to już są teraz nasze wyzwania. Co prawda nadal tam są bardzo interesujące pytania i często kiedy czytam współczesnych autorów, którzy piszą na temat rzeczywistości wirtualnej albo osobliwości, to mam wrażenie, że oni to ciągle jeszcze nie rozważyli tak wnikliwie, tak ciekawie jak Lem. No, ale to jest właśnie taka typowa zgryźliwość i ponurość wielbicieli Stanisława Lema, że bierzemy współczesną literaturę futurologiczną, bierzemy powiedzmy Reja Kurzweila, który jest dla mnie marną imitacją Stanisława Lema, tak bym powiedział. No, mam nadzieję, że on tego nie przeczyta. No przepraszam, ale po prostu Lem te same pytania zadawał sobie wcześniej i miał ciekawsze odpowiedzi, no więc, ale napisał to po polsku, więc to jest taka tutaj nasza ponurość, nasze rozczarowanie. No właśnie, więc kiedy przechodzimy do tej polskości Lema, to pojawia się najważniejsze pytanie, skąd on się w ogóle wziął? Skąd taki geniusz w kraju, który należy jednak, muszę to przyznać, troszeczkę na peryferiach. No, nie jesteśmy jakimś takim głównym ośrodkiem światowej, tak bardzo łagodnie mówiąc, światowej myśli technologicznej czy literackiej, czy w ogóle jakiejkolwiek. No, Lem to pisał z pozycji jednak, z punktu widzenia zwłaszcza pisarzy, nie wiem, amerykańskich, no jak pustelnika, który mieszka gdzieś tam na końcu świata, w jakimś mieście Kraków, które nawet nie wiadomo, gdzie go szukać na globusie. Więc bardzo chciałbym jako patriota powiedzieć, że Lem to jest w ogóle produkt po prostu rdzennie polski, w ogóle arcypolski, stuprocentowo polski, ale to byłaby straszliwa nieprawda, straszliwa manipulacja. No więc Lem... Jestem szczególnie dumny i szczęśliwy, że mówię o tym akurat we Wrocławiu. Lem był produktem wieloetnicznego Lwowa, miasta, którego Wrocław pod wieloma względami jest honorową kontynuacją. To wyszło trochę przypadkiem. Jak tak spojrzymy na mapę, to po prostu jak wysiedlano Polaków ze Lwowa, to wsadzano ich do pociągów. Te pociągi po prostu jechały taką linią kolejową, która... No, prowadzi do Wrocławia. To jest bardzo naturalne. Do dzisiaj to jest bardzo naturalne. To jest bardzo pradawny szlak handlowy, jak się tak zastanowić. Jak się zastanowić w ogóle, ile różnych grup ludzkich w różnych mniej lub bardziej dramatycznych okolicznościach się przesuwały na linii Wrocław-Lwów i z powrotem, to w ogóle cofniemy się tutaj całe stulecia. No więc po prostu jak wsadzili tych wszystkich lwowiaków, no to ich tutaj wysadzili właśnie. Więc no i Wrocław moim zdaniem całkiem nieźle tą rolę tej honorowej kontynuacji polskiego Lwowa pełni. No ale oczywiście tamten Lwów jednak ci dwaj wielcy zbrodniarze XX wieku bardzo się zaparli, żeby go zniszczyć i go jednak zniszczyli. Ale kiedy mówimy o Lemie, kiedy zastanawiamy się, jak on się ukształtował, jak on się stał tym swoim geniuszem, to naprawdę trzeba cały czas pamiętać, że on pierwsze 18 lat życia spędził w mieście, w którym napisy na murach do dzisiaj widoczne były sformułowane w iluś tam językach, w ogóle więcej, znaczy bo był w trzech alfabetach, cyrylicą, łacińskim i hebrajskim, ale języków było jeszcze więcej, bo przecież choćby ten hebrajski, to jest albo hebrajski, albo to jest jidysz zapisywany alfabetem hebrajskim. No więc Lem, dojrzewając w tym mieście, bardzo naturalny sposób uczył się wielu języków i obcował z wieloma arcydziełami literackimi. Na przykład języka ukraińskiego nauczył się, tak sam to potem wspominał, specjalnie po to, żeby lepiej zrozumieć poezję Tarasa Szewczenki, który wywarł na niego ogromny wpływ. I można się zastanowić, czy ta fascynacja tematem wolności i tyranii, właśnie czy ona w ogóle nie pochodzi z Szewczenki. To jest temat na doktorat. Nie wiem, czy ktoś taki temat obronił, może kogoś z Państwa tutaj zainspiruje, ale Szewczenka, jak wiadomo, no właśnie wolność jest centralnym tematem dla niego. Jak wiadomo, miał 47 lat, z czego tylko 9 lat spędził w jakiej takiej wolności, w ogóle o ile ktokolwiek w carskiej Rosji mógł mówić, że żyje na wolności, no, ale poza tym te pozostałe 38 lat życia Szewczenki to jest albo w więzieniu, albo jest w poddaństwie, no, albo jest w takiej bardzo konkretnej niewoli. No i sam nazywał swoją twórczość poezją niewolniczą i w gruncie rzeczy, jeżeli tak na to spojrzeć, to że potem centralnym tematem w literaturze Lema jest właśnie wolność wobec tyrana,
To jest bardzo, bardzo taka konkretna, bardzo oczywista inspiracja. Ale też bardzo ważnymi dla niego literackimi źródłami inspiracji była kultura, cała kultura, to nie sprowadzał się do pojedynczego pisarza, cała kultura rosyjskojęzyczna i cała kultura niemieckojęzyczna, aczkolwiek w przypadku Rosjan to jest przede wszystkim Dostojewski jako inspiracja. Też jest taki odnotowany w dzienniku, jeden z jego przyjaciół to odnotował, że po prostu Lem miał taką fazę w latach 50. I to odnotował go, że po prostu z Lemem o niczym innym nie da się rozmawiać, po prostu wyłącznie chce o Dostojewskim, po prostu miał taki ciąg. Miłośnicy Dostojewskiego to doskonale znają, więc jeśli Państwo znali kiedyś tego ciągu, no to witam w klubie. Po prostu jest taki, jak już się zacznie, powiedzmy, od Zbrodni i Kary, to potem wszystko czytamy, co jest pod ręką. Więc Lema to napadło mniej więcej w roku 54. Tak więc, ale oczywiście to nie był jego jedyny pisarz rosyjski, z którym czytał, uwielbiał rosyjską poezję, uwielbiał Puszkina na przykład, ale też bardzo lubił, kiedy do nich albo do was, w zależności od tego, kto tego wykładu słucha, kiedy pojechał do Rosji w latach 60., to szczególnie go fascynowała twórczość tych tak zwanych, akurat to się tak zbiegło czasowo, sześćdziesiątników, czyli literatów, którzy debiutowali w Odwilży lat 60., która się okazała, jak to Odwilże w naszym rejonie geograficznym krótkotrwałe, więc to jest tak naprawdę się sprowadza do kilku nazwisk i kilku bardzo, bardzo głośnych spóźnionych debiutów. W każdym razie, ponieważ część z tego krążyła w odpisach, nie było spisane, więc Lem to zapisywał fonetycznie, bo nie miał maszyny do pisania z cyrylicą, to trochę śmiesznie się czyta. Ale właśnie zapisywał tam poezję śpiewaną, ballady, na przykład Julia Wisbora, takiego barda, trochę może mniej znanego, ale też Wysockiego, Okudżawy, tych bardziej znanych. Przeżył wtedy taką kolejną swoją fascynację literaturą rosyjską, także później przyjaciele to odnotowali, że zaczyna w ogóle mówić po polsku z rosyjskim akcentem, bo tak siedział w świecie tej literatury. No i druga taka dla niego bardzo ważna, znowu cały obszar językowy, nie tylko jeden pisarz, to jest literatura niemieckojęzyczna. Bardzo ważnym dla niego pisarzem, ale też nie tylko dla niego, w ogóle dla wielu polskich fantastów był Rainer Maria Rilke. Sam później mówił, że jego początki wykuwania się jego warsztatu literackiego to jest próba zrzucenia z siebie tego Rilkego i jego ogromnego wpływu. Przede wszystkim widać go w jego debiutanckiej powieści. Zapomniałem o tym, że jest jeszcze jeden Lem, oczywiście z tych wszystkich już wymieniłem, przecież jeszcze Lem piszący fiction, ale nie science fiction, czyli po prostu prozę, czyli autor wstrząsającego wojennego dramatu Szpital Przemienienia. I gdyby Lem mógł kierować swoim życiem tak, jak chciał, to znaczy gdyby nie cenzorskie naciski, to być może pisałby wyłącznie takie książki, nie męczyłby się nigdy z pisaniem science fiction na serio. Ale jako człowiek, który zobaczył na własne oczy II wojnę światową, odczuwa na własnej skórze różne jej aspekty straszne, to był dla niego najważniejszy temat i prawdopodobnie najchętniej pisałby książki o II wojnie światowej. Tylko tak się wtedy zbiegło, że ten debiut zaniósł do wydawnictwa trochę za późno. Akurat zaczęło się socjalistyczne przekręcanie śruby w kulturze, więc książka, którą napisał jako pierwszą, ukazała się jako trzecia, czy tam czwarta, w zależności jak widzieć zbiór opowiada. Tak więc kiedy już wyszła, to Lem miał już ugruntowaną pozycję jako fantasta, więc jego książka wojenna przeszła troszeczkę bez echa, przynajmniej nie z takim echem, na jakie zasługiwała, a pewnie to by chciał tworzyć na ziemi. Tak wynika z tego, jak sam to relacjonował. No ale potem była taka sytuacja, że wydawcy prześcigali się w zamówieniach na książki science fiction, a akurat tych książek wojennych niekoniecznie. Tak więc i w tej książce bardzo silno widać inspirację Rilkem, a także Tomaszem Mannem, a konkretnie Czarodziejską górą. Właściwie tu można powiedzieć, że to jest na granicy plagiatu, gdyż też tam mamy głównego bohatera, który jest młodym człowiekiem, który stoi przed wyborem drogi życiowej, no i u jego duszę rywalizują różni właśnie starsi tacy mentorzy, jako duszę Hansa Castorpa. Więc sam ten kompozycyjny pomysł niewątpliwie zaczerpnął z tej inspiracji, aczkolwiek to już są zupełnie inni mentorzy i to jest zupełnie inny młody człowiek, więc nie użyłbym tutaj w ogóle słowa plagiat, ale niewątpliwie inspiracja. No i to jest
Ciekawe, że cały czas tutaj mówię o tych wojennych traumach z życia Stanisława Lema, czyli, przy czym podkreślam, że ponieważ Lwów przechodził z tej okupacji właściwie kilkakrotnie, no bo tam najpierw wkroczyli Niemcy, ale ponieważ zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow należało się to Stalinowi, no to Hitler przekazał wtedy swojemu najlepszemu kumplowi to miasto razem z jego mieszkańcami, no później oczywiście wkroczył znowu i mu zabrał, potem znowu wkroczyli Rosjanie, więc każdy z tych zbrodniarzy miał tam mnóstwo okazji, żeby każdy z tych wkroczeń towarzyszyła temu jakaś mniejsza lub większa rzeź, w której mniej lub bardziej groziło również Lemowi, że padnie w niej ofiarą i mniej lub bardziej był w wyniku tych kolejnych wkroczeń poturbowany, czy nawet okaleczony, przez całe życie zmagał się z wadą słuchu, która prawdopodobnie była skutkiem tego, że tuż obok niego eksplodował pocisk podczas zajmowania Lwowa przez Armię Czerwoną akurat. Tak więc no, doznał straszliwych cierpień z rąk ludzi w mundurach, ludzi mówiących językiem Dostojewskiego i mówiących językiem Rilkego, ale nigdy się nie obraził na same te języki. I to jest bardzo ciekawy paradoks, na który dla mnie paradoks, może sam Lem nie widział w tym paradoksu, może nie był jego świadomy, ale kiedy ja śledzę jego życie i czytam jego korespondencję i czytam, no to widzę, że zapraszano go do Stanów Zjednoczonych, zapraszano go do Francji, zapraszano go do różnych krajów i po prostu zawsze odpowiadał takim bardzo lakonicznym: nie ma mowy, nadmiar obowiązków, zły stan zdrowia nie pozwala mi na takie dalekie podróże, ale nigdy nie odrzucał zaproszeń do Rosji i do Niemiec. Do Moskwy, do Moskwy, do Berlina jechał zawsze, do Nowego Jorku nie chciał. A nie wiem, kurczę, ja bym nawet odwrotnie chyba. Przepraszam, mam nadzieję, że nikogo to nie obraziłem, no ale jak można odrzucić Amerykę po prostu? No. Ale Lem odrzucał, nigdy tego nie uzasadnił. Przynajmniej ja nie znalazłem tego uzasadnienia. Innego uzasadnienia niż to, że właśnie jego rozumowanie było odwrotne, że właśnie dlatego, że na styku tych kultur, tych języków tak dużo jest traum, tak dużo jest cierpień, to właśnie dlatego powinniśmy rozmawiać ze sobą językiem kultury, bo dopóki rozmawiamy właśnie, nie wiem, na linii Tomasz Mann, Fiodor Dostojewski, Taras Szewczenko, Stanisław Lem, no to nie strzelamy do siebie, no co... Mała rzecz, a cieście, zważywszy, co tu się dzieje w tym zakątku historii, który znowu, że zacytuję Tima Snydera, ma bardzo trafne określenie, to jest tytułem jednej z jego książek, Skrwawione ziemie, Bloodlands, i to jest, no właśnie, to jest, stąd pochodzi, z samego serca tych Bloodlands, tych skrwawionych ziem pochodzi. Stanisław Lem, pisarz dotknięty tymi wielkimi traumami i który równocześnie tym kulturom, które z jednej strony no, ich ludzie przez nie ukształtowani go tak strasznie krzywdzili, ale jednocześnie oni go, inni ludzie mówiący tymi samymi językami, ukształtowali go jako pisarza, jako filozofa, jako intelektualisty. To jest pełne tutaj paradoksów, ale z kolei dla samego Lema wygląda na to, że to nie był paradoks. Przy czym to nie jest tak, że on był jakiś taki bezkrytyczny, czyli kiedy jechał do Niemców, to nie jest tak, że on im mówił: ach, kocham wasze, w ogóle kocham waszych pisarzy, kocham wasze samochody, kocham was wszystkich. Nie mówił tego tak. Był bardzo zgryźliwy, złośliwy. Na przykład kiedy komplementowano język, że świetnie mówi po niemiecku, to na to odpowiadał, że no tak, ale moja znajomość jest głównie pasywna, bo podczas okupacji miałem wiele możliwości, żeby szlifować ten język, ale tak głównie pasywnie, bo dużo mogłem słuchać, a niekoniecznie mogłem odpowiadać. To na przykład jego autentyczny cytat z jakiegoś wywiadu. Oczywiście sąsiadom ze wschodu też potrafił przegadać w podobnym stylu, no bo wiadomo, że z jednej strony Dostojewski, z drugiej niekoniecznie, różni inni, mniej troszeczkę sympatyczni przedstawiciele tego samego narodu. Więc to nie jest tak, że zajmował się wyłącznie prawieniem komplementów, ale w ogóle chciał rozmawiać. Natomiast Ameryka, którą wymienię tutaj jako ostatnią jego inspirację, też była dla niego bardzo ważnym źródłem inspiracji, ale w ogóle nie chciał tam jechać, w ogóle nie chciał tam, nie wiem, nie skorzystał z okazji, żeby jakoś zacieśniać kontakty z amerykańskimi pisarzami. Ale oczywiście ta Ameryka była dla niego bardzo ważna, no bo to w końcu Amerykanie wymyślili science fiction i pierwsze takie utwory Lema, jeszcze takie juwenilne, kiedy on właśnie zaczynał, szlifował ten swój warsztat, no są taką trochę pastiszem, trochę podróbką, no jednak tego co wyczytało w amerykańskiej fantastyce z tej tak zwanej złotej epoki, czyli z lat 50. I to szczególnie zabawnie widać w jego korespondencji z tłumaczem Michaelem Candlem, że on często
rdzennemu Amerykaninowi tłumaczy coś w amerykańskim społeczeństwie. I to jest zabawne, że często Lem właśnie ma rację, bo przez tą swoją odległość tak obserwuje tą Amerykę, to on często wygląda na to, że ją lepiej rozumie od człowieka, który siedzi w tym Nowym Jorku i to obserwuje z bliska. I to już jest naprawdę dla mnie taka największa zagadka tego wybitnego umysłu, jak to jest możliwe, że on siedząc w Krakowie, siedząc za żelazną kurtyną, gdzie trzeba było żebrać, załatwiać różnymi dziwnymi sposobami amerykańskie czasopisma, w końcu dostawał do nich ten dostęp, ale przeważnie z opóźnieniem, przeważnie z jakimiś ograniczeniami. No on jednak cały czas trzymał rękę na pulsie i na przykład był jednym z pierwszych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, pisarzy, który zauważył, że Amerykanie tam zaczynają montować takie coś, co dzisiaj nazywamy internetem. Bo pierwszy, bo oni, Amerykanie zaczęli, znaczy pierwsze łącze uruchomili jesienią 69. Stanisław Lem ma prozatorskie opowiadanie, którego do tego nawiązuje w roku 1973. I naprawdę, znaczy na pewno w Polsce, ale wydaje mi się, że także w ogóle na świecie jest pierwszym pisarzem, który zauważył, że to jest ważne dla pisarza science fiction. Że jest jakaś tam inspiracja opowieści o tym, co się może dziać w takiej sieci, jak ona już będzie. Tak więc Lem no, trzymał kontakt, trzymał tą rękę na pulsie. No po prostu dlatego odpowiedź, jak on to robił, jest no, w gruncie rzeczy banalna, tylko właśnie jest taki banał. To jest taki jak wygrać mecz, jak wygrać mecz w piłce nożnej. Należy strzelić przeciwnikom więcej bramek niż oni nam, prawda? To jest taka sama recepta z Lemem, że on po prostu dużo czytał, bardzo dużo, więc on. Jego takim rytuałem, kiedy jego życie się ustabilizowało, miał takie swoje ulubione przyjemności, to poza jedzeniem słynnych krakowskich kremówek, do jego przyjemności takich dnia należało czytanie International Herald Tribune, czyli jak przez wtedy się nazywało międzynarodowe wydanie New York Timesa, ale ponieważ Lem był samoukiem, nauczył się języka angielskiego, to jest legenda, którą nie umiem uwierzyć, ale muszę uwierzyć, bo jednak chodzi o Lema i w jego przypadku takie legendy przeważnie są prawdziwe. Nauczył się języka angielskiego w tydzień przy pomocy słownika i to po prostu dlatego, że dowiedział się, że ten język jest mu potrzebny. Trzeba się nauczyć, więc wziął słownik i w tydzień opanował. Ale ponieważ nauczył się sam, nauczył się ze słownikiem, więc nigdy nie nauczył się wymowy, więc jego ulubiony New York Times był dla niego New York Timesem. I tak wymawiał wszystkie słowa w języku angielskim. I na to jest akurat mnóstwo świadków, że rzeczywiście tak wymawiał. Ludzie myśleli, że on żartuje, ale na przykład jego syn wiedział, że to nie jest żart, kiedy Lem rozmawia. Kiedy Lem zadaje mu pytanie, a co tam Tomaszu słychać w princetonie? To dla Lema rzeczywiście dobry princeton. Czytał o tym w New York Timesie. No tak, no, ale więc był to umysł niesłychanie genialny, ale na różne sposoby jego rozwój był stymulowany, ale też hamowany przez te wszystkie inspiracje, ale i ograniczenia związane z tworzeniem w tym zakątku świata. Lem nie mógł robić tego wszystkiego, co mógłby robić, gdyby tworzył w Nowym Jorku, ale może to lepiej, że tworzył w Polsce, no bo wygląda na to, że gdyby mógł robić to, co chciał robić, to by nigdy w życiu nie napisał Solaris. Wszystkie te złe okoliczności go do tego zmusiły, a więc chociaż bardzo go kocham i życzę mu jak najlepiej, to jednak troszeczkę się cieszę, że jego życie nie było aż tak różowe, jakby chciał, bo zawdzięczam temu te wszystkie swoje ulubione arcydzieła.